tvpodkarpacie.pl. Chciałem Państwu przedstawić kilka uwag dotyczących sporów sądowych miasta Sanoka, nas, Urzędu Miasta, z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w sprawie działki 541/4, na której funkcjonowało sztuczne lodowisko do czasu oddania do użytku hali sportowej Arena Sam. W związku z ukazującymi się ostatnio w przestrzeni publicznej polemikami dotyczącymi zasadności udziału miasta w tych sporach oraz kosztów, jakie z tego tytułu miasto poniosło, chciałbym przedstawić Wysokiej Radzie i społeczeństwu nasze stanowisko oparte na posiadanych dokumentach oraz uzasadnienie prawne podejmowanych przez nas decyzji w latach 2010-2013 w przedmiotowej działce właśnie 541/4. Punkt pierwszy. Pomijając rys historyczny działki przedmiotowej 541, wielokrotnie tu na tej sali przedstawiany, pragnę skoncentrować się na kwestiach, jak zaznaczyłem na wstępie, zasadności wytoczenia przez miasto powództwa o przymusowy wykup działki i wielkości poniesionych z tego tytułu kosztów. Na wstępie przypomnieć należy, iż Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w postępowaniach administracyjnych toczących się w MSWiA w Warszawie bez udziału miasta uznane zostało na następcę prawnego przedwojennego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i uzyskało uchylenie wszystkich powojennych decyzji likwidacyjnych ówczesnego towarzystwa, czego prawną konsekwencją było następnie uchylenie przez ten sam organ administracyjny decyzji komunalizacyjnych, na mocy których miasto stało się właścicielem działek Sokoła, między innymi właśnie działki, o których Państwu wspominam, 541. Działka o tym numerze, o powierzchni około 23 ary, odpowiadająca powierzchnią działce stanowiącej własność przedwojennego Sokoła, w zakresie władania przez właściciela nie była w sposób trwały zorganizowana, zagospodarowana. Dopiero w okresie powojennym miasto przy udziale innych osób prawnych, m.in. Sanockiej Fabryki Autobusów, ówczesnej Fabryki Autobusów, zabudowało w sposób trwały działkę, poszerzając jej powierzchnię zabudowy o 49 arów. Oznaczona była w starej ewidencji jako numer 1121/2. Tylko 4 z 10 filarów podtrzymujących konstrukcję zadaszenia lodowiska posadowionych było na działce Sokoła, tej działce w rozumieniu przedwojennym. Pozostałe 6 było na działkach sąsiednich stanowiących własność miasta. Odebranie własności tej nieruchomości miastu przez uchylenie decyzji komunalizacyjnej wymusiło podział działki przez wydzielenie z niej działki o właśnie 23 arach powierzchni oznaczonej jako działka 541. Bowiem ta działka powinna wrócić do właściciela, to jest do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Obowiązek zwrotu działki spoczywał na gminie miasta Sanoka, która od momentu uchylenia decyzji komunalizacyjnej stała się w świetle prawa samoistnym posiadaczem działki w złej wierze. Niezwłoczne wydanie działki przez miasto uniemożliwił fakt jej trwałej zabudowy w postaci konstrukcji zadaszenia lodowiska, która obejmowała powierzchnię zabudowy obszar około 0,5 hektara, a więc też część działek sąsiednich o numerach 540/6 i 541/3. Stanowiących własność miasta. W świetle prawa cywilnego wzniesienie budynku lub innego urządzenia jest nakładem poczynionym na cudzym gruncie, który trzeba rozliczyć w przypadku zwrotu działki właścicielowi. W związku z tym, że rozliczenie finansowe z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół nie wchodziło w rachubę, miasto przedstawiło właścicielowi szereg propozycji, m.in. dobrowolnego wykupu działki za cenę ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę, bądź zamiany na inną działkę odpowiadającą jej wartości. Wszystkie propozycje miasta spotkały się ze zdecydowaną odmową. W tej sytuacji pozostała próba przymusowego wykupu działki na drodze sądowej, a w wypadku niekorzystnego dla miasta rozstrzygnięcia sądu rozbiórka obiektu. Alternatywne rozwiązanie w postaci zwrotu działki wraz z obiektem zadaszenia
bez żądania rozliczenia finansowego nie było rozpatrywane, bowiem takie działanie byłoby niezgodne z prawem, biorąc pod uwagę status posiadacza, jakim jest gmina. Naraziłoby to organ wykonawczy gminy na zarzut niegospodarności i działania na szkodę gminy, na szkodę miasta. Nadto zwrot działki wraz z obiektem spowodowałby praktyczne władztwo właściciela także na części działek sąsiednich objętych zabudową obiektu zadaszenia lodowiska, a stanowiących własność miasta. Wysoka Rado, roszczenie o wykup działki miasto oparło na przepisach artykułu 231 paragraf 1 kodeksu cywilnego, w świetle których osoba, która wzniosła budynek lub inne urządzenie, może domagać się przymusowego wykupu działki, jeżeli spełnione są łącznie trzy przesłanki, a więc posiadanie samoistne, dobra wiara posiadacza w momencie budowy oraz znaczna różnica wartości obiektu do wartości gruntu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, roszczenie to wygasa z chwilą utraty posiadania przez posiadacza. Dlatego też miasto w związku z wytoczenia procesu o wykup nie mogło do czasu zakończenia sporu sądowego wydać działki właścicielowi. Sądy obu instancji uznały, że miasto spełniało dwie przesłanki z artykułu 231 kodeksu cywilnego, to jest wybudowanie obiektu przez posiadacza w dobrej wierze, nie uznały za spełnioną trzeciej przesłanki, czyli istnienia znaczącej różnicy w wartości obiektu do wartości działki i na tej podstawie roszczenie miasta o wykup działki zostało oddalone. Postępowanie sądowe o wykup działki na okres 2 lat przesunęło rozbiórkę konstrukcji zadaszenia i docelowe wydanie. Punkt drugi. Koszty sporów sądowych w sprawie działki 541/4 wyniosły ogółem 188 235 zł, w tym 132 589 zł tytułem zwrotu właścicielowi tzw. pożytków z działki zasądzone w sprawach z powództwa Towarzystwa Gimnastycznego Soku przeciwko miastu o sygnaturze, dalej 53 271 zł jako koszty sądowe obu instancji w sprawie spowództwa miasta przeciwko Towarzystwu Gimnastycznemu Soku o wykup działki. 53 tysiące złotych kosztów sądowych. Oraz 2375 zł koszty sądowe poniesione przez miasto w sprawie z pozwu Towarzystwa Gimnastycznego Soku o wydanie działki. Ze sprzedaży materiałów uzyskanych po rozbiórce konstrukcji zadaszenia lodowiska miasto uzyskało, jak Państwo pamiętacie, 300 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy to koszt rozbiórki, a pozostała daje kwotę 210 tysięcy złotych. W ogólnym zatem bilansie koszty sądowych sporów w sprawie działki po byłym lodowisku nie przekroczyły kwoty netto uzyskanej przez miasto z rozbiórki i sprzedaży materiałów z konstrukcji metalowej zadaszenia lodowiska. Wysoka Rado, już wcześniej chciałem przedstawić Państwu tą interpretację, bo coraz częściej, jak wspomniałem na wstępie, pojawiają się te sygnały, jakoby miasto ponosiło olbrzymie koszty tych sporów sądowych. Myślę, że ten dokument, który będzie również do Państwa wglądu, wiele w tym zakresie tłumaczy. TV Podkarpacie.pl